Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Karolingami. Tak więc skupmy się dalej nad, no nazwijmy to odbudową potęgi, a tak naprawdę to po prostu konsolidacją ziem francuskich. Mamy teraz władcę, króla Bartoka, ma on już 58 lat. Jest ufny, odważny i sprawiedliwy. Dotknięty przez Midasa, czyli super zna się na pieniążkach, przystojny oraz geniusz. Legendarny mistrz miecza, znany z organizowania imprez, pielgrzym, no i tutaj dodatkowo jeszcze zna się, jak tutaj wycisnąć maksymalne pieniążki ze swojego państwa. Tak więc, co będziemy robili na dzisiaj? Po pierwsze, chciałbym tutaj przejąć Gaskonię, ponieważ jeden z naszych wasali ma do tych terenów, gdzie on tutaj jest, roszczenia. Niestety ma też tutaj ziemię, których nie do końca bym chciał, żeby miałby tu i tu, tak więc do tych terenów będziemy już generować tutaj własne roszczenia, także po przekazaniu mu tamtego terenu tutaj spróbujemy odebrać i przekazać miejscowemu tutaj władcy. Zresztą ona jest jak najbardziej niegroźna. Drugi aspekt, no to jak najbardziej chcemy zjednoczyć tutaj Irlandię, która jest naszą taką kolonią zamorską troszkę, i dokończyć podbój Burgundii, to jest Burgundalii, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, Burgundalia się powinno wymawiać, a nie, Burgundii, Górna Burgundia. No dobra, czyli to zajmiemy. No i być może zmierzymy się później z cesarstwem, ale to myślę, że nie w dzisiejszym odcinku. Tu jeszcze jest dużo innych rzeczy do zrobienia. Czyli działajmy w sumie... Okej, czyli tutaj znów się bajzel zrobił. Bo ten ma tereny, których mieć nie powinien. Nic, ale nie wiem, co tu się stanie. Czy oni się pobiją, a to potem, czy nie. Tu jeszcze, oh my god, ale się to podzieliło. Każdy, widzę, przejął, co mu się żywnie podobało i w tej chwili jest bajzel na terenie Irlandii. Niemniej jednak, zacznijmy może od tego maleństwa, które no, nie będzie nas specjalnie obciążać, jeśli chodzi o te trudności związane z wojną. Potrzebujemy też kogo? Kanclerza. Niech będzie ktoś, chociaż jest przyzwoity w tym względzie. Dobrze, nasze siły, no ogromne siły wyruszają. Dzięki temu biednemu małemu państewku, które tutaj ma sojusznika, ale to nic nie zmienia. Super, mamy możliwość zarządzania jeszcze większą domeną. Zaraz dostaniemy się architektem, czyli wszystkie nasze budynki będą się jeszcze szybciej rozwijały. A tutaj praktycznie z marszu zajęliśmy, pozwolę sobie jeszcze go skasować za odzyskanie wolności, czemu by nie. A musimy poczekać, aż się wykupi. I teraz oczywiście i tak zostanie pozbawiony swoich ziem, czy nawet nie, nawet zachował ziemię, niestety dla niego jest pod panowaniem naszego tutaj, nie wiem kto to jest. Bratanka, dobra. Czyli następnym celem będą oni. Być może zaatakujemy też tutaj. Tylko niestety mogłaby się Anglia wmieszać, co nie jest dla mnie idealnym pomysłem na chwilę obecną. Zorganizujmy sobie ucztę, żeby się troszkę odstresować. O, zaprzyjaźniliśmy się z żoną podczas tej uczty. No i niestety ktoś tutaj się upił i nie panował nad sobą. No, no zestresuje. A nasz władca jest bardzo towarzyski, więc jakoś to przeboleje. Ciekawa konwersacja, czemu nie? I do zobaczenia. Coś z tym stresem no nie pomogło. Ale być może będziemy mieli dużo bydła i się też udało. No, nie, tutaj na razie chyba nie będziemy nic zmieniać. Mamy jakiegoś jeszcze jeńca. Mamy też tu kogoś, kto zapłaci. Nie widzę problemu.
i zakończył się jakiś tutaj rozem. A ta panna sprawiedliwa, bardzo dobrze. Nie zwlekajmy, wykorzystajmy tę naszą dobrą sytuację, dobrą pasę i umocnijmy się też na tym obszarze. Okej, okay, i wychowanie naszego syna i dziedzica nie jest tutaj najlepsze. Leniwy, tchórzliwy czy arbitralny? Na pewno nie tchórzliwy. W sumie żadne tu nie pasuje tak naprawdę do tego, co byśmy chcieli. Niech będzie arbitralny, ale no, znaczy będzie bardziej takim szpiegiem, powiedzmy sobie. Zobaczymy, no jeszcze jakie jego umiejętności. Coraz bardziej żałuję, że wybraliśmy go na następcę. Nie wrodził się w tatusie, tak bym to ujął. A tymczasem mamy dalej problemy ze stresem, ale powinniśmy na razie jeszcze sobie z nim poradzić. To nie jest jakiś taki stres, który by nas tutaj zabił. To dzięki naszej doskonałej zdolności zarządzania nie mamy problemów z kasą. Jakiś bunt chłopski. Dobra, czemu nie? Nic wielkiego. O, skończyło się praktycznie zanim się zaczęło. I tutaj również skończymy tę akcję. Czyli mamy tu wszystko i mamy oczywiście cały teren wokół Paryża. Bardzo dobrze. To mnie naprawdę cieszy. Dodatkowe pieniądzory też mnie cieszą. W sumie wyskoczmy sobie na imprezę. Mamy jakieś sekrety, czemu nie? No, jesteśmy sprawiedliwi, ufni, czyli nie będziemy tu się wymigiwać. Mama skaka teraz. Ale troszkę się odstresowaliśmy tą wizytą, więc myślę, że było warto. Staliśmy się jeszcze bardziej znani z imprezowania. To jest ciekawa sytuacja, bo kogo oni by chcieli postawić na tronie, tego do końca nie wiem. Znaczy ja bym chyba, chociaż... Kogo oni chcą poprzeć? Właśnie to mnie najbardziej... zastanawia. Jego. Czy nam to coś da tak naprawdę? No i on jest jakby już z nami spokrewniony, tylko... Ja dalej nie sądzę, żeby on się zgodził na... przyłączenie. A więc póki co odmówmy. Zamiast tego wykorzystajmy panujący tu zamęt i przyjmijmy to. Czyli wmieszamy się w tą wojnę, ale troszkę w inny sposób. Wykorzystamy ją i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Oczywiście tutaj doszło do jakiegoś niekontrolowanej bitwy, którą mieliśmy wygrać, ale... No dobra, idziemy od razu na stolicę. Nie, zajmijmy najpierw po drodze, to się da. Rzućmy też okiem, jak idzie tu... Okej, okay, bardzo sprawnie idzie fabrykowanie tych klejmów. Tak, i w tej chwili mamy otwartą drogę na stolicę. Stajemy się też architektem, więc po wojnie zaczniemy intensywniejszą rozbudowę naszego państewka, a w sumie już nawet królestwa. Nie mówmy. Oj,
została bez serca, ale dla wojownika to nie jest do końca złe. I widzę całkiem sporą armię wroga, która tutaj maszeruje. Niemniej jednak, no, zaraz zostanie przez nas tu dopadnięta. Albo i nie. Dobra, mamy część przeciwników. Ponieśli prawie że druzgoczącą klęskę. Podzielmy armię na pół. I oczywiście wracamy na terytorium wroga. Dość mało punktów zwycięstwa takie. No jednak rozbicie sił przeciwnika, co by nie mówić. Tu ich jeszcze znów się zebrało cztery koła. Troszkę sporo na mój gust. Ja się jednak tym wycofam. Być może znajdziemy jakieś miejsce, żeby zregenerować tę armię. I nasz syn dorasta. Nie jest tak zdolny jak ojciec, ale nie jest zły, jeśli chodzi o to zarządzanie, bym powiedział. Podzielmy tutaj. Zaczniemy już regenerować troszkę zasoby dzięki temu. Kolejne zwycięstwo tutaj w tej wojnie. No, ten oddział zdecydowanie tutaj nieszczęśnicy wygłodzą podczas tej eskapady. Nie ma dwóch zdań. I jak najbardziej mamy te roszczenia, które byśmy chcieli od tego chłopaczka. A tutaj spróbujmy dopaść siły przeciwnika. Mamy już przyzwoite rezerwy i być może tutaj dojdzie takie. Doszło do kolejnej generalnej bitwy. Chyba idzie to już tak, jakbyśmy chcieli. Już nasz przeciwnik tu jeszcze próbuje co nieco zdziałać. Mniej lub bardziej skutecznie i zostaje rozbity. Ślicznie. Ach, tylko teraz mamy kolejną wojnę. Przeciwko komu? Jakimś Arabom, którzy również sobie wymyślili, żeby chcieli tutaj się wpakować i coś zająć. Oczywiście zaraz im się odechce, ale jest jak jest. Ty młody, przykro mi, ale oddasz nam tę ziemię. Gdzie ty mnie? To jest. Masz tu więcej ziemi? Ma sporo tych terenów. No nic, czyli będziemy musieli też zrobić roszczenia do tego, bo on nie chce, żeby on tutaj był aż tak silny. Więc odbierzemy mu to. No, ani mu to nie przeszkadza, ani nic. Zgodzi się na taką decyzję swojego władcy. A mamy tymczasem problem ze zdrowiem. Miejmy nadzieję, że wyjdziemy z tego. Czy teraz tak. Tu przejęliśmy kawałek Orleanu. W teorii powinienem jemu to czyli obalił siostrzyczkę. No chciałby ten jedną prowincję, ale czy my chcemy to oddawać już? Na razie chyba sobie to zatrzymamy. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. I tutaj byśmy się wycofali z tej wojny jak najszybciej, żeby jej niepotrzebnie nie przeciągać. Okej. Okay. I zajmijmy się tym. No i oczywiście teraz Investition. Czyli, ale głównie w naszej podstawowej prowincji. Nie wszyscy władcy będą mieli umiejętności, żeby rządzić czymś więcej niż naszą główną prowincją. Tak więc gigantyczne inwestycje poza tym obszarem to troszkę uważam nad wyraz działania. Ale tu się umocniliśmy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej u nich. Mizerna dyplomatka.
My tu mamy... Nie, to nam też podlega. Tak, bo my też mamy, widzę... Czekajcie... Wolę jakąś wiedzę zdobyć. Nie potrzebuję na niego haka, czemu nie? Zobacz, jak to wygląda te granice, bo co to jest za teren? Kto to w ogóle tu rządzi, Tuluzą? O, nasz syn nawet rządzi Tuluzą. Jest dosyć silny, przecież wdał jakąś wojnę się wdał. Przeciwko... ciekawe. O, papież tutaj się widzę rozbestwił, pozajmował co mógł. A, jest ładna rządczyni, ale raczej no, nie przyda nam się, kobiety nie mogą sprawować tego stanowiska w naszym państwie. No tutaj jakieś pieniążki wpadną. Co do niego, myślę, że podniesiemy mu delikatnie podatki i tutaj moglibyśmy też wymusić jakieś płatności, jak najbardziej się do tego... Zdecydujemy się na to. Bardzo szybko. Coś mi się zdaje, że... takiego jeszcze nie pamiętam, żeby tak szybko Mongołowie upadli. Powstała Złota Horda, maleńka. Mongol... No, te wszystkie te cesarstwa są praktycznie... bez szans. Zaczną się rozpadać w tej chwili. Nie by korcił konflikt z Niemaszkami. W tej chwili jesteśmy w bardzo dobrej kondycji ekonomicznej i militarnej, tak więc bez większych trudności powinniśmy to w stanie być ogarnąć, tylko nie do końca mamy roszczenia do czegokolwiek. No chyba, żebyśmy spróbowali tutaj. A nie, na razie on jeszcze tworzy, dobra. Albo inaczej, poszukajmy kogoś z tytułem książęcym. To tu jest tytuł książęcy Brabant. Też Brabantu nazwijmy to. I kto miałby klejmy? No nikt, kto by chciał nas odwiedzić, dokładnie, to jest... bardzo uciążliwe. Zaryzykuję troszkę inne posunięcie, czyli... O, byłoby dobrą medyczką. Ją zatrudnię. Zobaczymy, czy nam jest potrzebna, czy nie, ale to jest nieduży wydatek. A do czego ma claimet? To jest... Zaraz, poczekajcie. Najpierw zobaczymy naszego lekarza. Chyba ją podmienię niestety dla niej. Czyli ją mianujemy naszym nadwornym medykiem. Powinna być w tym lepsza. Co do... Tutaj na razie zostawmy tak jak jest. Ale chciałbym zobaczyć, kto ma do czego roszczenia. Ona... No ma, tylko gdzieś do terenów, które mnie nie interesują. Gaskonię to już mamy. Ta ma masę roszczeń, ale na Wyspach Brytyjskich. No dobra, zaprośmy ludzi z jakimiś roszczeniami. To nie jest zbyt drogie na tym etapie dla nas, więc... możemy sobie taką akcję zorganizować. Tutaj widzę też na południu doszło do jakiegoś rozpadu i powstania masy pomniejszych państewek. Może do niczego nie mamy roszczeń, będziemy musieli to jedno po drugim przejmować. A ten dupek się utrzymał na tronie, o dziwo. Nie spodziewałem się tego, powiem szczerze.
Dobra, spróbujmy. O, troszkę pomogło nawet. No i nasz stres nas ciągle zżera. Potrzebujemy dobrej imprezy. Może teraz nam pójdzie lepiej niż ostatnio i nie będziemy mieli jakichś wielkich stresów. Jakiś pomniejszy wasal. Mamy sekrety na kogoś. Okej, czyli tak w miarę spokojnie. Niewiele zyskaliśmy, ale też się nie zestresowaliśmy, więc okej. I polowanko. Powieźmy sobie w hali. Jesteśmy... Chociaż, a możemy być odważni. Lubimy polować. Czemu nie? Dobra. Rzućmy okiem, jak wasale podchodzą do tematu wojen. Okej, ten jak tutaj nie ma gwarantowanych. A nie, ktoś ma gwarantowane. Dobra, rozumiem, człowiek jest niezadowolony, bo jacyś inni wasale mają gwarantowane prawa do bycia w radzie. Zobaczmy, czy przypadkiem nie on. Nie, ten to tylko nie wysyła feudalnych wojsk, ale nic na to nie poradzimy. Może później między odcinkami się pobawię i poszukam, kto ma gwarantowane niepotrzebnie prawa. Szkoda, że tego nie można sprawdzić jakoś, jakimś... O, ten ma. Dobra, będziesz troszkę mniej wojska dostał. Aha, i tak nic sobie nie poradzimy. Dobra, ale to... Kurde, zapomnę, zanim się zmieni władca, bo on ma dopiero... O. Dobra, mniej stresu i zobaczmy też naszego syna. No, w zarządzaniu jest niezły. Wreszcie więcej niż przeciętny, a nawet mniej bym powiedział niż przeciętny. Niestety geniuszu nie odziedziczył, chociaż pozostali członkowie rodu, no... Ten jest niby niezły, no ale z drugiej strony jest grzesznikiem, co będzie negatywnie wpływało. Posiada też dziecko z nieprawego łoża. Ale skupmy się na tym, co możemy zrobić tutaj. Czyli w ten sposób. I teraz powinniśmy mieć też możliwość roszczeń do reszty, jak już podbijemy to. Ach! I niespodziewanie, w wieku 64 lat nasz król umarł ze starości i przekazał władzę swojemu zaledwie 19-letniemu synowi, który z pewnością będzie miał poważne trudności z ogarnięciem tych całych włości. Będziemy zaraz musieli zastanowić się, co, gdzie i komu przekazać. W przeciwnym razie nas tutaj zjedzą. Skupmy się oczywiście na pieniążkach. Będziemy dalej pomnażać nasze bogactwo. Teraz zbudujmy sobie nową radę. Och, już czuję, że nas zjedzą. Już to czuję w kościach. Dobra. No, ta wojna jest nam w ogóle niepotrzebna, no, ale jak już wybuchła, to musimy ją rozegrać. Tutaj byśmy się skupili na dodatkowych pieniążkach. Staliśmy się głową naszej dynastii, to akurat dobre. Podzielmy na pół, czyli tak, żeby to jak najszybciej zakończyć. Mamy sporo armii, to akurat jest jedna z plusów obecnej sytuacji. Więc tą wojnę zakończyliśmy praktycznie z marszu. I te tereny przekażemy braciszkowi, tak żeby przynajmniej z nim mieć troszkę lepsze stosunki. Czemu nie? Moglibyśmy też to uzurpować. I również przekazalibyśmy to jemu. W ten sposób będziemy mieli naprawdę już tutaj zabezpieczoną sytuację, przynajmniej od jego strony. Nie lubi nas nasz księżulek, nie dziwię się z tymi cechami. Ale no, spróbujmy go... O, przekupienie nic nie da, to nie zadziała. Musimy się teraz pozbyć nadmiaru naszych włości. Niestety lub niestety taka prawda.
kto to jest? Nie wiem, on jest na naszym dworze. Ma już dwóch synów. I myślę, że jak najbardziej możemy jemu przekazać tę ziemię. On będzie z nami w sojuszu jako członek dalszy, bo dalszy, ale rodziny. I dałem mu też tytuł książęcy. Tak jest, czyli ten pan będzie lojalny. Czemu jego dzieci nas nie lubią? Słowem dyplomatą, dobra. Potem tutaj mamy jeden teren, który w teorii mu się należy, czyli również mu przekażemy to. To powinno pomóc zdecydowanie. Czyli no, już jest tak, to już wygląda znośniej. No i zostaje tutaj kwestia tej prowincji. Czy chcemy to jemu dać? Ma jakieś wewnętrzne problemy. To jest dość silny wasal. Niemniej jednak... Jeszcze szampanie. To jest szampania chyba właśnie. Tak jest. Będziemy mieli troszkę mniej terenów niż możemy zarządzać, jeżeli mu oddamy całą szampanię, ale zakładam, że trzeba to zrobić, żeby mieć tutaj ciszę, spokój i zadowolonego wasala, i to mocnego wasala. Więc zróbmy w ten sposób. I on powinien teraz nas naprawdę, naprawdę lawciać. No, troszkę z ciężkim sercem to robię, no ale trudno. Dobra. Prawie na pewno będziemy musieli obniżyć autorytet, chociaż... Zobaczymy. Zacznijmy oczywiście od uczty, żeby poprawić sobie relacje. No tu niestety większość wpływowych wasali miałaby ochotę pokombinować i się nam troszkę zerwać ze smyczy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Witajcie na przyjęciu. Mamy jakieś sekrety i sekreciki, czemu nie? Jakiś pomniejszy baron. Próbujmy podbudować nasz prestiż i troszkę relacje. Nie będziemy tutaj zaczynać takich wielkich konfliktów. Pieniążki od niego zgarniemy, to nam się bardziej przyda. Wybierzmy się na pielgrzymkę, myślę, że Jerozolima. Potrzebujemy zdecydowanie... Nie idzie mu... No nie no, musimy tą pielgrzymkę odbyć, w przeciwnym razie... Będzie źle. Paranoicznie, arbitralnie. Ja myślę, że... Myślę, że władca po prostu politycznie stwierdzi, że nie lubi innowierców. Znaczy się nie wiąże z jego przekonaniami, po prostu jest... Dobra. I super. No ten dzieciak nas, przepraszam, nie dzieciak, nie trawi, nam nie odda tych terenów, nawet że... Przecież poczekajcie, może nam odda, bo tu jest jakiś pomniejszy wasal. Więc to może by i przeszło, albo i nie. Niepotrzebnie zrobiliśmy te roszczenia, nie wiedziałem, że tam jest pomniejszy wasal. I mamy żądanie wasali co do zmniejszenia kontroli nad państwem. Myślę, że na początku władca jest
arogancki, arbitralny i paranoiczny, czyli nie wiem, czy to pasuje do niego, żeby się poddał w tej sytuacji. Co prawda, z drugiej strony nie ma żadnych realnych sojuszników, którzy by go mogli poprzeć, co by oznaczało bardzo ciężką wojnę domową. Ale myślę, że roleplayowo on by się nie ugiął. To jest taki raczej pewny siebie młody król. I myślę, że to mimo, że to jest bezsensowne zagranie. Mówię, że jak ktoś patrzy, to mówię, takich rzeczy nie powinno się robić. Po prostu robię taką decyzję, bo to jest roleplayowo najbardziej okej. Dobra, spróbujmy ich też troszkę zastraszyć. Mamy jakieś sekrety. No i zaczęła się kolejna wojna domowa w naszym państwie. Z pewnością łatwo nie będzie. Będziemy musieli się wesprzeć dużą ilością najemników. I tak nie jestem przekonany, czy damy radę, ale musimy spróbować. Zdecydowaliśmy się na taki ruch. Zobaczymy, do czego on nas doprowadzi. Czyli najpierw jest pierwsza bitwa pod samym Paryżem. Myślę, że tu nie ma w ogóle dyskusji. Od razu potrzebujemy ogromne rzesze najemników, jeżeli w ogóle mamy mówić o jakimś potencjalnym zwycięstwie. No niestety nie dobiliśmy ich tutaj. Wyruszmy wobec tego przeciwko tym 13 tysiącom. Najlepiej byłoby ich jakby na raty pokonać. Pięknie. Dorwaliśmy tutaj jego siły i powinien zostać bez większych trudności rozbity, no ale jednak straty będą duże po obydwu stronach, niestety. Dobra, niech dołączy całkiem niezły zarządca. Odnieśliśmy pierwsze zwycięstwa z buntownikami, ruszamy ponownie na nich. Dalej będziemy się posiłkować oczywiście ogromną rzeszą najemników. Tu nie ma w ogóle innej opcji niż po prostu hordy najemników, które powinny nam też trochę dać szansę na zmianę tej sytuacji. I spróbujmy teraz zmierzyć się z tymi 20 tysiącami prawie że buntowników. Jeszcze lepiej byłoby dopaść część ich sił, ale niestety zapaliśmy wszystkich. Kto dowodzi? Chyba jeden z naszych, tak. A nie, to jakiś arcybiskup dowodzi. Ciekawe, myślałem, że któryś z naszych liderów najemników dowodzi, ale nie. Czyli jeżeli to wygramy, to myślę, że z młodego, budzącego średni szacunek władcy nasz tutaj król stanie się naprawdę groźnym przywódcą. Więc spróbujmy krwawo stłumić tą rebelię. Większe dochody podczas wojny, bo to mamy. Mamy wojnę i ona jeszcze się nie kończy. No niestety. Przeciwnik też widzę tutaj się zregrupował, ściąga kolejne oddziały. Chętnie bym zajął im stolicę tutaj tych jednych z buntowników, tylko no oni dramatycznie dążą do zdobycia Paryża. Czy to jest dla nich jedyna szansa już w tej chwili? Za dużo stracili, żeby wygrać to inaczej niż zdobywając Paryż. No niestety udało im się tu znów zebrać spore siły. Kolejna generalna bitwa. Jest niebezpiecznie, są równe siły, mamy troszkę lepszego dowódcę i chyba zyskujemy przewagę. Czyli wszyscy przeciw wszystkim praktycznie się bili. Bardzo ładne zwycięstwo. No, nasz generał naprawdę stanął na wysokości zadania, zwyciężając w tej bitwie, która no, mogła się skończyć źle dla nas, tak bym to ujął, delikatnie mówiąc. Niestety oni też ściągają duże siły pod Paryż. Nie wiem, co teraz powinniśmy zrobić. Możemy oczywiście skorzystać z białego pokoju już. Ale no myślę, że za dużo zainwestowaliśmy w ten konflikt, żeby teraz godzić się na biały pokój.
naszymi buntowniczymi wasalami. Tak więc będziemy kontynuować troszkę szaloną metodę. No, nasz budżet państwowy praktycznie zostanie mega uszczuplony przez to. No ale naszym celem jest utrzymanie pełni władzy nad państwem, nie ustępowanie wasalom. I żeby to zrobić, musimy zainwestować. Prawie 4000 poszło na tą wojnę już. To jest naprawdę sporo. Ja powiem szczerze, że są wytrwali. Regularnie wracają tutaj. No niestety nie możemy już dostać więcej punktów za zwycięstwa militarne, ale zdobywamy też prestiż. No, mam wrażenie, że zdobycie jeszcze jednego terytorium zakończy ten konflikt. Chętnie bym zaszturmował, ale zaryzykuję, bo i tak tracimy ludzi. Będą duże straty, ale kończymy ten konflikt i zdradzieccy wasale trafiają do lochu. Wow! Bardzo droga wojna. Od razu weźmiemy pieniążki tutaj. I teraz co robimy? Co robimy ze zbuntowanymi wasalami? Ten nas nie lubi. Czyli tak, na pewno powinniśmy jemu odebrać to. No, a niech troszkę mniej wojska to przeżyjemy. I tutaj teraz zaraz zobaczymy, co się zmieni. No przecież nie ma już a może miesiąc musi minąć. Zaraz poczekamy do pierwszego. No dobra, czyli ktoś jeszcze ma. Dobra, czyli tak. On się zbuntował. No tutaj całkiem sporo terenu, bym powiedział. Moglibyśmy to troszkę wykorzystać też dla uporządkowania tutaj. Ten pan jest obcej religii, czyli jak najbardziej straci swój tytuł. Tu nie ma innej opcji. Oczywiście jak chce odzyskać wolność, musi rzucić troszkę pieniążków. Myślę, że tu jest nasz krewny, dosyć silny wasal. Czyli bądźmy dla niego mili, wzmocnimy go w ten sposób. A on za karę straci tytuł książęcy. I również, jeżeli chce odzyskać wolność, musi zapłacić. A on dostanie za lojalność kolejny tytuł tutaj i dostanie też jego jako swojego wasala, żeby tu był porządek. On był ok, czyli dostaje, tu nic się nie bawimy. Potem ten, no on wystąpi, ale on jest dosyć, znaczy nie nienawidzi nas. Muszę mi powiedzieć, co powinniśmy z nim zrobić. Dobra, ten został lojalny, chociaż ten ma jeszcze tu jakieś ziemie, co tu się dzieje? W sumie, co do niego, odezwał mu to. To jest pojedynczy obszar, który możemy sobie zachować w naszej domenie, nie będzie to nam przeszkadzało. Niestety odebranie mu głównego tytułu jest aktem tyranii. Na razie zobaczymy, co z nim zrobić. Kurde, to będzie dużo zabawy. Czyli ja bym troszkę pozmieniał sytuację. Czyli ten pan również utraci tytuł. I będzie musiał zapłacić za potencjalne odzyskanie wolności. A tytuł właśnie komu?
Jest chyba lepszym wojownikiem. Damy jemu. Czyli on odzyska od nas, odzyska nas to, to i tytuł książęcy. Tak jest. A, bo to teraz są jakby pomniejsi wasale, ponieważ nie mamy reszty tej prowincji. To będzie trzeba niedługo ogarnąć. Tu będziemy roszczenia sobie robić. Ona w miarę lubi, tak więc damy jej szansę. I również zapłaci za swojego męża. Ja myślę, że nasz władca nie będzie, ona nie jest jakoś religijny, więc każe ją uwolnić i tyle. Dobra, większe podateczki jeszcze. Ten został o dziwo lojalny, to jest dosyć ciekawe. Ten też. Ten nas lubi, więc też po prostu się ograniczymy do pieniędzy. No mam wrażenie, że jest... Dobra, ten jest pomniejszy jakiś wasal, chociaż... Moglibyśmy jej dać tą pozycję, no byłoby jeszcze mniej groźna, ale on praktycznie ma tylko jedną prowincję. Bardziej nam się przydadzą pieniążki jego niż... stanowisko. Co do niego? No to jest dosyć silny wasal, dlatego też tutaj nie będziemy pobłażliwi. Utraci on swoje włości. Tak się nam odwdzięczył, nasz ród go poparł, dał mu praktycznie tytuł książęcy, a on tak nas tutaj ugryzł w rękę, która go karmi. To przekażemy. On teraz też może, to jest jakiś tam pomniejszy wasal, nie widzę problemu. Dobra, czy tu jest uporządkowane? Tu został ten wasal, ale on jest z Karolingów, czyli... Myślę, że jako, że jest naszym krewnym, to też na niego spojrzymy troszkę łagodniejszym okiem. I też po prostu będzie musiał zapłacić, tym bardziej, że potrzebujemy odbudować stan naszego skarbca. Potrzebujemy też kogoś, kto będzie tutaj rządził. Nie sądzę, że ona, ale... No, bo ten rządzi, tu jego synowie już to przejmą. On jest z Arpadów, czyli on w teorii może coś tam przejąć, czyli nie do końca bym chciał, żeby on coś dostał u nas. Rzućmy w sumie okiem na nasz ród i zobaczymy, kto mógłby coś dostać. O. Chciałbym, żeby jednak to zostało w rodzie. Nasza ciotka, tylko ona jest... Oni są związani z Królestwem Anglii, czyli odpada. Tu mamy jakiegoś Karolinga. Jego syn jest u nas w więzieniu. Pewno walczył w czyjejś armii, no ale walczył, więc nie widzę z tym problemu, bo po prostu tylko żołnierze mają dowódcą. Się da zrekrutować. To powinno załatwić sprawę. I nie wie, co go czeka, bo czeka go świetlana przyszłość. Zostanie książątkiem. Tak? I w ten sposób. Też mam nadzieję, że będzie lojalny. Powinien dość niedługo doczekać się potomstwa. Co do reszty, to tak, to nie są wasale, to w ogóle bez zastanowienia ich wszystkich wykupimy, czy wyprzedamy, może tak. Co do wasali będę musiał się przyjrzeć jeszcze, kto jest kim. Na razie zgarnijmy te pieniążki. No, troszkę słabniemy, bo nasi najemnicy idą do domciu. Nowym marszałkiem dałbym naszego tutaj męża naszej siostry chyba. W
ten sposób. No dobra, zobaczmy, kto to... O, tu jeszcze jest dużo w tym więzieniu. Więc teraz tak, to jest jakiś tam mało ważny człowiek, on może być wolny. Ten, kto to jest? Dobra, to też są mało groźni wasale, oni raczej nie założą potężnej frakcji, która by nam coś mogła zagrozić. Więc darujemy to. Ten jest... Właśnie, tego nie możemy odwołać. Tu może poczekamy, zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie niech zostanie w lochach. Dobra. I... właśnie. Jeszcze jest ten. On też nas w miarę lubi, nie jest zbyt silny. Myślę, że... pieniądze się nam tu przydadzą bardziej. Co naprawdę zagrożeniem jest tylko ten wasal. No naprawdę 5000 ludzi mógłby coś zorganizować, odzyskując wolność. A my teraz szybko tracimy najemników, więc no, nasza pozycja się osłabi. No i tutaj się trzymam zasady... O, mamy kochankę. W sumie może byśmy kochankę mianowali. Na mistrzynię szpiegów. To mogło być w miarę rozsądne, tym bardziej nasz władca jest paranoiczny. Więc mógłby się taki krok zdecydować. Niedługo ślub z całkiem zdolną przyszłą żoną. Ale dobra, mamy już dość długi odcinek, na tym kończymy. Spróbujmy zainwestować ile się da. Ach, nie udało się. No dobra, nie zawsze szczęście dopisuje. Miałbym to, chociaż to z miast też się nam później przyda. Okej, czyli przetrwaliśmy nasz pierwszy konflikt. Na pewno będziemy chcieli podporządkować sobie teraz to i to, te oba tereny tutaj, żeby mieć całą Irlandię. No a następnie my już możemy wysłać naszego biskupa, żeby generował roszczenia do tutaj wszystkich tych obszarów, ponieważ no, chcemy te wszystkie ziemie sobie tutaj dziabnąć, bym powiedział. Zobaczymy, jak to pójdzie. Może nawet poczekam, aż zrobię tutaj więcej roszczeń i mając żonę z dość dobrymi umiejętnościami zarządzania, powinniśmy być w stanie przejąć to jakby na razie do własnej ręki. No dobra, pozdrawiam i do zobaczenia.